Och, palonko. Zbieraj, wszystkie zbieraj. Chyba. Czy nie? Po co nam wszystkie? Jeden wystarczy. Powiem ci tak. Daję tego zapalniczka. Wyłuszył do tego. Teraz ma jeszcze pistolet i amunicję. Dobra, ty daj mi. Możemy ją tam, gdzie też zachować rzeczy. Dobra. Jednak warto te zombie czasami sprawdzać. Ogólnie będę teraz się starał zapewne zrobić tripa do bazy wojskowej po przedmioty. Zostawiam ci tutaj kluczyki w rejeczek, kurwa, tylko ja to na podłogę wrzucę. Pytanie, do której wyjedziecie. Na pewno nie pisali znalazłem. Na pewno nie do tej, co my, wierz mi. Biorę łopatę. Tylko pytanie, wyjedziecie do jakiejś większej, czy takiej średniej? My już jesteśmy w tej bazie, aktor, kurwa. Dobra, jesteście w średniej czy dużej? W dużej. Ja to mam cały set. Zamków się nie da przyjmować. Ej, a żeby się zdrespić na przykład w danym miejscu? Zresztą, trzeba zrobić jakiś śpiwór? Nie, tego nie wiem akurat. Trzeba sobie spawn ustawić. A i w jakiś łóżko czy coś. Jakieś łóżko musisz ogarnąć, czy... nawet gdzieś zabierz. To znaczy mamy tutaj w tym domku teoretycznie łóżko, tylko pytanie, czy... Chyba się w nim położyć? Czemu ty pominęłeś tu takie fajne rzeczy? Ja tylko przeszukałem tak, wiesz, pilę ze drzwi. Aha. Jeżeli chciałbyś dalej nabijać te u mnie stolarstwo, musimy jechać po tom. Poprzedni. Trzeci. Stolarstwo? No mamy tom trzeci chyba w bazie, co? Dobra, słuchaj, no ja idę mogę tam. Dobra, dobra. Ty na razie zostań jeszcze w tym bezpiecznym miejscu, bo wreszcie, jeżeli jesteśmy we frakcji, to mogę się przy tobie zrespić chyba, tak mi się wydaje przynajmniej. No, no, tam jeszcze ten telewizor, tam technikę, czy tego. Elektronikę z tego widzieliśmy. Wiem, zaraz. Znaczy, przydałoby mi się, żebym elektronikę przeczytał, bo... Nie, skończył mi się już perk, bo mam drugi poziom, mogę samochody odpalać i to... Rozejrzyj się dookoła. Fajnie byłoby mieć już tą kuchenkę. Próbuj dobić. A właśnie, bo muszę jeden poziom elektryki wbić i mogę robić te takie wabiki, nie? Jak odzyskam przedmioty, to postaramy się potem odbić tam tą bazę pierwszą i tam się rozbudować. Ja z tego co pamiętam, to miałem chyba nawet siekierę w tym ekwipunku. Chyba siekierka. Nie, nie możliwe, pamiętam. Możliwe, ale siekierka, siekiera w sumie, wiesz. Jedno i to samo. Bo coś tam miałeś w łapie takiego tam podobnego. A może to był nóż myśliwski, sam nie wiem. Nóż też tam był na pewno. Bo boję się, jak ja to kurwa odbiję w tej chwili. A Turcja, gdzie ty poszedłeś? Do drugiego domku. Tego obok. Aha. To ja pójdę do jeszcze kolejnego, nie? I to rozmontowałeś tam wszystko już? No. Znaczy nie ma sensu, żebym jeszcze bardziej rozbierał, jak nie mam... A nie, jeszcze mam boosta, czekaj, bo mam trzeci nadal. To idę tutaj, porozbieram te, nie? No to znaczy, wiesz, no to jest, nie zabraknie nam mebli raczej, to możesz robić więcej. To jest dużo miasto, jest duże. Dobra, idę na górę. Czekaj, drzwi rozmontuję. Wiesz co, Skip, ogarnij ten domek pod tym względem, żebyś przeniósł... O kurwa, chuj horda. Żebym co przeniósł? Żebyś przeniósł wszystkie przedmioty, które są dosyć takie ważne, istotne, w jedno miejsce, żeby nie były tak, wiesz, rozpierdolone. No wiem. Nie no, w tych lasach to jest za dużo tych zombiaków. No to pewnie przez ten alarm w domku tam co był. Wiesz co, bardziej mi się wydaje, że dlatego to jest baza wojskowa i dlatego. No może też dlatego. Zresztą sam nie wiem, ja się połowuję bardziej na ciebie, no bo ty jednak dłużej grasz to. A czy aż tak dłużej? Deprecha mi znikła, jej. Pewnie wszystkie książki wyczytał. Nie tylko książki, jeszcze gazety.
Ja jestem już w okolicy bazy wojskowej. Teraz tylko znaleźć jakąś dziurę w płocie. Nawet mi zombiaki żadne nie gonią już. Niemożliwe. To jest najlepsze, na przodzie też ich nie widzę. Stolarstwo początkujące. To możesz zacząć już sobie teoretycznie tam rozwalać i krzesło i tak dalej. Nie wiem, czy tam jest młotek. Chyba był młotek, zostawiłem chyba jeden. Ja mam młotek. I tak. A, no to zacznij rozwalać krzesło i tak dalej. Zacznij sobie stolarstwo wbijać. Musimy nadgonić. A też przeczytać tą książkę? Stolarstwo, tak. Ona nie znika, więc ja też ją potem przeczytam. Dobra, dobra. Tam jeszcze jakieś książki były, tom jeden, więc... Więc akurat, myślę, że możesz pokombinować trochę. No, tom 3, tom 2, różne były. Już pole do popisu, że tak powiem. Jazda pojazdami, tom 1. O. Wrócę, coś ciekawego. To coś dla ciebie. Jedzenie, poznajdowałem i tak dalej. Masz? Aha, wiem, jaki miałem. Ale to daje bodajże na 2 albo 3 poziomy, nie pamiętam już dokładnie. Nic specjalnego. Na 1-2 poziomy. Na 1-2, no właśnie. Dobra, już nie rozmontowuję, bo mam czwartą. Okej. Okay. Kurwa, ale to wiesz co, mogłem sobie wziąć coś do jedzenia. Do bazy, czy lutujemy? Też lutuję. To ja się wrócę do bazy, w sensie do bazy, do samochodu. Dobra. Nie wziąłem ani fajków, ani nic. Jestem kurwa głupi. Ej, postaci wpadł smutek. Pije właśnie bourbon. I wszystkie problemy zniknęły. Dobra, mam wejście. Kręcą się tam zombiaki niestety. Tylko mnie zastanawia, Turcen, który te domy lutujesz, które nie lutujesz. Ty cały czas jest w tą samą stronę. Dobra, to ja zacznę lutować te naprzeciwko. My się gromadzą w jedno miejsce. Gnoje. No to chyba jakaś kobieta mieszka, bo tu jest dużo sukienek i tych innych. Ale jak one się zachowują? Co one tu robią? Tak jakby wychodziły z tej bazy. Kurwa, patrolują tu okolicę, no pojebało. Aha! Oho, lesago. To ty? Ja. Dobra. Czekam na zombiaki. Okay. Chyba nie mogę rozmontować, bo bym musiał mieć stolarstwo wbite, więc muszę zacząć czytać. Dobra, zanim zacznę czytać, to jeszcze przeszukam po tych książkach różnych. To jest elektryka tom 1, gotowanie tom 1, spawanie tom 1. O, wszystkie się ściągają pod tą stronę. Dobra, niestety zostałem zauważony i goni mnie już znów cała horda. Ty przyda się coś z tych tomów 1? To na razie to mi daj, że tak powiem, spokój. Bo naprawdę nie wiem jak to się skończy. Kurwa, ile tu jest ich. Chodźcie. Jeszcze jakaś syrena. Kurwa. Zombiaki naprawdę mają takie dziwne zachowanie, tak jakby kurwa taktyki robiły. Muszę zjeść. To na ile do tej drugiej syreny zera. A ja mają chodzenia? Turcja. I wracają teraz. No. Ma twojej pomocy, będę potrzebował. A gdzie ty jesteś? Przy naszym samochodzie. A nie zaszła ty wyjechać od razu? Znaczy tam, ale muszę je podciągać. No to przez płot. I biegnij z samochodu. Spróbuj odpalić. Dobra, chodź. Jak on nas na siebie mam.
Ej, słyszę kroki. Dasz radę w tym domku? Tak, jedź gdzieś. Wyjedź gdzieś bezpiecznie. Nie wiem, czemu słyszałem kroki. Dobra. Siadaj. Odjeżdż do... Jedziemy. Do bazy z karabinem. Może to nie było zwiedzanie wojskowego, ale samochód, to znaczy no, zombie jak taki rząd. Ale mamy, no, też obronę. Zombie Rambo. Pudełka z amunicją, trzy karabiny. Który aktor, ale i tak cię nie słucham, i tak cię nie słucham, bo walczę o życie, więc... Wiem. Dasz radę jeść i jechać jednocześnie? Da się, ale... Znaczy jak zjesz, to skręcisz tak gwałtownie w którąś stronę i... Tak? Mhm. To może nic. Kurwa, a może nie mówcie, tak że mi te przedmioty poznikały, bo się normalnie chyba rozpłaczę. Bo zniknęły. Nie, są. O. Ale... Żeby tu cokolwiek ugrać, to ja nie wiem, co ja muszę zrobić. No się pamiętasz drogę. Trochę towarzystwa tam jest. No. Ale tych sąsiadów już mamy. Bo dobrze jadę. Tak, tutaj. O, już czekają. Dobra, gasimy i idziemy się tłuc. Jemy tłuc. Ale fajna muzyka leci teraz, ja pójdziemy. Jak ja kocham muzykę w tej grze. Ochrona. No chciałbym sobie znaleźć ochronę na dłoni i na ten... na uda i na głowę. Nie, ugryzła mnie, suka. A gdzie? Nie wiem jeszcze. Nie zadrapanie, ej. O! A gdzie masz zadrapanie? Czekaj. Ogarniamy ekwipunek. Dobra, fajnie. Dobra, to są te, ja ich doczytać, nie? On miał wkręty. O! Tobie. Ja ich doczytać szybko tego. Dobra. Ty czytaj. Stolarstwo czy elektronika? Co stolarstwo bardziej? Teraz chyba w krawiec to pójdę też. Będę mam tutaj. A właśnie, choć. Kurą oszywał. A właśnie, choć tutaj wrzuciłem ci ten. No, to od piwnicy. Okej. Okay. Nie ukręci. Ja zaraz wracam. Okej. Okay. Dobra, mam przedmioty. Wszystkie swoje zyskałeś? O! Kurde. A jak tam jest, ciężko czy... Nawet nie chcę nic mówić. No chyba w radę myślam się. Ej, co znaczy Tinker? Już mówiłem, to oznacza takie majsterkowanie. Aha, dobra.
Mam tabletki antydepresyjne. Nie wiem, czy to się opłaca je brać. Jak te elementy są wszystkie, co chwilę. Wróciłem. Teraz robiło. Ledwo 45 okay. Stron. I tak dużo. Z 300. Yes. Coś dla czegoś. Dobra, teraz wydostać się kurwa z tej bazy to będzie mega ciężko. To jest głup pościg jeszcze. No właśnie, wiem, dlatego o tym mówię. No nie panie. Mam 3 butelki wody, dam radę na nich. No to niech się czyta i idę oglądać TikToka, jakby co Turcjan to mów. Aha, no zakrzyczał. Znów nuke. No niestety. Ja pierdziałem. Ciągle nuki. To nie miało sensu granie z tym, jakby raniły te nuki. Jakby raz na miesiąc leciał. Jakby raz na miesiąc leciał nuke, to jeszcze okej, ale tak to nie. Damy ponownie. Jak se radzisz? O, wbiłeś? Na chwilę. Jak to robić? Pozyskałem przedmioty. Staram się zgubić pościg, a z czego kurwa bardziej sobie ogarnąłem. Kurwa no. Jestem też czasem banan. Będę mieć powód, żeby cię zabić. Żeby co? Będę mieć powód, żeby cię zabić. Tak, ja mam Guile Seta. Co masz? Taki set, który cię ukrywa w trawie. Mało mnie to interesuje. Dopadnę. Kurwa nie znajdziesz, zastrzelę cię. Bo nie wiem. Gościu, odzyskałeś ziemię, ja dopadnę. Uważaj, bo on idą w twoją stronę, teoretycznie. Zombie? Tak. Kurwa. Ja staram się iść tak, wiesz, z daleka za nimi, nie? Ale mam daleko jeszcze do mnie? Tak. Dobra, to zdążę dotykać raczej. Myślę, że są rzeczy do rozmontowania. My się zatrzymają, będzie się później. No jednak siekierki nie miałem. Ja mam od chuja fajku. O, nice. Ile? Przy sobie mam, czekaj, bo mi dają się 57. Uuuu, prawie mi kurwy ugryzły. Jezu, no w lasach jest tragedia z nimi. Nie mogę nic spojrzeć nawet w tym lesie. Zaraz kurwa coś próbuje mnie ugryźć. Kolejny kurwa. Dwóch, trzech. Znam ten ból akurat w lesie. Przeginka z nimi, naprawdę. Dobra, Turcjan, jak przeczytam, jedziemy na domy rozbierać te meble. Nabijamy szóstkę i wiesz, to dalej. Tak, będę zapalić fajkę. Zobacz gdzie jestem, jest. Jak możesz. Patrzę. O kurna, cię jeszcze daleko dzieli. Bardzo daleko cię dzieli. Gdybyś musiał, albo biegniesz przez taką dróżkę, albo biegniesz w sensie przez tą dróżkę, gdzie jechaliśmy, albo przez las. Wiesz, a, to bo ja jestem chyba tu przy tym domku, tak, tutaj co sobie jeszcze biegnie. Z alarmem. Przy tym domku z alarmem jesteś, więc no. Problem jest kurde taki, że mnie wkroczy ugryz chuj. Co, kto by? Ugryz cię wkroczy? Wiedział gdzie zabnąć. No. Wiedział gdzie zdobył. Więc jak będę zombiakiem, nie daj Boże, bo jest 25% szans na to, to znaczy, że wsadziłem siurka nie tam gdzie trzeba. O tak. Ligma. A
Ale co to? Błoto. I w tym momencie. Jak się nie da zdebejtować. Zgubiłem chyba tą hordę. Rozumiem. Idę dalej czytać. Ja jestem już niedaleko. A co, a czego się uczycie? Wszystkiego od podstaw. No, tak w wielkim skrócie. My nie mieliśmy easy mode, jakby. Kurwa, dopiero co zapaliłem, to jeszcze jest niepokój? Bo alarm. Popierdolam. A nie słyszę alarmu nawet. Ale wcześniej słyszą. Aha. 136 stron. Czyli tak, musimy zrobić na pewno wyprawę po siekierę. To jest priorytet w naszym wypadku, niestety. Za to na sekundę. Jestem. Mm-hmm. Ogólnie mam dla ciebie plecak wyprawowy. O, nice. Ty ile on pomieści? On mieści 27. O, dwa razy lepiej od tej torby pierdolonej sportowej. Więc tak, to mam dla ciebie. Ty już wyszedł? No już dawno. Nie, teraz w ogóle nie słyszę, jak ktoś wchodzi i wychodzi z serwera. To może coś poprzestawiać w ustawieniach, ja też tak miałem. Ale za chuje nie pamiętam, która to była opcja. Może sobie zmienię te buty wojskowe, takie te pustynne, na jakieś zwykłe czarne, bo patrzę na te moje nogi i myślę, że ja nie mam butów. Są takiego samego koloru co skóra. Jezu, znów. Tym razem rakieta. Głupie są te rakiety i inne takie. Znaczy wiesz, no to jest celowa robota, nie? O. Zakreślam? Jeszcze niedaleko. Bardziej na południowy zachód. Zbieraj mnie puszkę z jedzeniem, bo zaraz wrócę na chatę. Dobra. Zobaczę, gdzie jesteś. O, już blisko. Radam się, jak tylko mogę, żeby stupie kurwa nie pogryzły. Dobra, co chcesz? Sos boloński, ziemniaki? Podgrzej mi sos boloński w piekarniku. Dobra. No właśnie widzę nasz samochód. Ja w ogóle zapomniałem o tym samochodzie totalnie. Ja nie wiem, czy ja bagażnik w ogóle przyszukałem w tym samochodzie. A tu jebs, 300 strzępków. No byłyby jaje, nie powiem, że nie. Ile też musi tak pies w tym? Będziesz miał tam przygotowanie chyba. Pasek, czy nie masz? Co zaczynasz czytać? Nie masz? Nie chcę. Czyż kończę sobie w samochodzie. To trzeba dodać w takim razie do tego, do garnka. Jak garnka nie mamy, to dupa. Ale robi się na czerwono, tak? Aha, bo ja w ogóle sos boloński upuściłem na ziemię, a nie do tego, w sensie. Jak ty wkładasz te rzeczy? Masz takie emotki jakby. Postacią. Jest to? Jest to. Włącz.
I dobra, skończyłem się. Dobra, to tak, mam swojego M14 z celowniczkiem. Picoil piękny. Teraz tylko polujemy na tych dwóch gauganów. Dobra, podgrzałem to jakoś. Jest to czerwone jakieś. O, i zanik ten pasek już. Ale i twoi masz coś takiego jak przygotowanie, czy coś? Nie. Było to czerwone. Może znów włączę? Kurwa, dźwięk jest taki, jakby się portal tworzył jakiś. Taki bul, 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 bul? No. To dobrze, się gotuje. No, może syrena. Już się mocniej nie może podgrzać. Już jestem pod domkiem. Ale to się mocno, ten, szybko, ten... stygnie. Mówię, bo wydaje mi się, że to trzeba do garnka, to się dopiero wtedy możesz coś z tego gotować. No, może. No to zjesz takie. Jakoś, nie wiem, nie mogę tego podgrzać w taki ten... Dobra. Aktor. Daję ci tutaj już... Aktor. Zabiję cię. O, w ogóle to wygląda zajebiście. Okej. Okay. Daję ci do tego. Do tej szafeczki. Okay. Akcjon przeczytana, lecimy. Możemy iść. Znaczy, chłopaki... W sumie jedzenia nie mamy na drogę. Ding, 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 godzina. Aha. Wiecie, które? Ale... No. Końca. Końca. Koniec czasu. Koniec czasu, niestety. To daj mi jeszcze plecak tam. A, już ci daję, czekaj. Tylko zapalę sobie jeszcze przy okazji. Jeszcze mogę wziąć, czy tylko plecak? Niestety tylko plecak zdążyłem wziąć. A, i nóż mam do ciebie. A, no dobra. Odłożę tylko stolarstwo. A, ten nóż myśliwski to jednak gówno. Ja myślałem, że to jakiś mocniejszy będzie. Ja mam mocniejsze bronie. To sobie możesz wziąć, jeżeli chcesz. A, on zresztą wytrzymał i zaraz i tak nie będzie miał. No. No, że ja mam taśmę, to sobie możesz tak. Masz taśmę? Mam taśmę. Dawaj taśmy, ile wlezie. Proszę, powiedzcie mi, że ja tego nie wyrzuciłem. Dwie taśmy. Nie wyrzuciłem? Mam maczetę. Dobra. Masz taśmy, dałem na ten. Dobra, dobra. Oj, dzięki stary. Zaczynamy w końcu żyć. Auć, auć, auć. Dobra, póki co założę jeszcze tą torbę sportową. Niech to spada od tego, że za dużo noszę. Więc ja sobie wezmę to, podkładam do jakiegoś pudełeczka. Ale Bluetooth wyłącz. A, że światło. Dobra, nieważne. Nieważne. Było tam stolarstwo gdzieś? W książkach? Tak, było. Który w sensie ja mam. Pierwszy. Jeszcze nie doczytałem ich. Przeczytam i ci dam. Panie. Gotowanie tam drugi, elektryka tam czwarty, zbiera czwarty. Zero muszę zapalić. Jak tam moje krocze? Brudny bandaż. Jak to głupio brzmi, jak tam twoje krocze? Słuchaj, trzeba być ze swoją postacią, że tak powiem... szczerym. No ja ostatnio umarłem, gdy miałem poparzenie w krocze. Też żeś pchał nie tam, gdzie trzeba. Już materiały wszystkie pobrudziły. Ja nie, Niuk się bardziej pchał.
Twojego krocza? No. Było zadziwiająco gorąco. No. Aż parzyło. Że tak powiem, wcale się nie dziwię. Zabandażowane. Robimy sobie porządek w następnym odcinku. Znaczy w następnym odcinku, jest pół godziny odcinka, więc w kontynuacji dalszej wrócimy jutro. Czy mi broda urosła, czy mi się wydaje? Jutro jakby każdy ma jakby taki spokój, czy jutro coś macie zawalone? Znaczy dzisiaj to ty miałeś taki niespokój. No tak, tylko pytam, czy jutro, nie? Jutro ja nie będę mógł tak długo grać jak dzisiaj. Ja mam nockę jutro. To najwyżej sam pogram trochę, nie? No. Ej, to jest dziwne. Nie da się przelać z butelki do kanistra? No to możesz tylko rozmontować to wszystko. Jakieś plany, jak Akto będzie sam? No, myślę, że możemy spróbować go zaciukać. No. Jak tam Aktołek? Nie za ciekawie. Polowanie na Aktoła? A zły. To sobie załóżmy, bo bezpieczniejsze, przynajmniej na jedną chwilę. No szybciutko, bierz te rzeczy. Chwilę jest fajne do kampienia, ale nie do walki z zombiakami. Jest tu gdzieś jakiś kosz? Nie ma kosza. Nie wiem. Nie ma kosza pewnie. Smutek, oho. Jezu, dzięki za ten test, taki opierdolony. On jest genialny. Wiesz co, jeszcze jak uciekałem przed hordą, to celowo się zatrzymałem, żeby tylko to wziąć dla ciebie. Ja kurwa zbiłbym ci pionę. Tylko w grze się nie da. No niestety. Trzydziesty pierwszy stycznia. Ty, ale Jezu, żyjemy. To jest pojebane. No, w naszym wypadku jak najbardziej. W naszym wypadku jak najbardziej. Te pierwsze odcinki to były po prostu... No. A teraz jak już mamy samochód, to już jest znacznie lepiej. Tylko no trzeba tak czy inaczej drugi samochód już ogarnąć, bo tamten ledwo zipie. Trochę koledzy, to co, powoli kończymy. No, kończymy, no, kończymy. Chwileczkę. Muszę jeszcze ogarnąć. Co skip mówisz? Ogarnąć co muszę się na chwilę. Tak na szybko. Czekaj, podgłośnie sobie ciebie. Już mam głód nawet. Teraz powiedz. Że muszę się ogarnąć. I będę mógł tam już. Jakby co, Shirota, mam 189 stron przeczytanych tego stolarstwa, więc zaraz będę kończył to. No i super. Znaczy ja mam stolarstwo poziom trzeci, więc... A. No to chuj. Ty tam coś zbijasz? Krzesło rozwalone. A ty który masz poziom stolarstwa, pochwal się. Ja stolarstwa nie robiłem jeszcze. No właśnie. Nie, drugi mam, sorry. No to git. Ty, no jak na moje zgony, to i tak myślę, że nie jest źle. Co mam? Robi się nudno, smutek. Na to się łatwo wylecz, tam był akurat telewizor. Chyba. Mam chyba kasetę VHS, którą noszę od początku gry. Mam. Albert Wellen, chcesz? Czekaj, ja bym musiał zobaczyć pierwszy, tu jest telewizor, czy może ale, ja popierdoliłem dom. Ale wiesz o tym, że nawet jeżeli tu jest telewizor, bo jest chyba na górze, to i tak już kanały są wyłączone. Aha. Bo tutaj, a czemu no bo po którymś tam się wyłączają. Jest telewizor. No to włącz go i zobacz, że będzie sam szum. Widzisz? No jest. Też kasetę? Zmniejszę głośność. Daj kasetę. Mam smutek. Akurat to już nie jest nudne.
wilgotno. Przed wejściem ty masz do salonu. Dobra. Dobra, to taką nigdzie już się nie wybieram z bazy. No, nie ma co. Ja sobie tutaj pewną umiejętność rozwijam. Widzę, jak będzie trzeba to robić w normalnym czasie. Bądźcie spoko. Dziwnie to wygląda, jak tak obok patrzę. Wiecie, że godzina... Godzina... Wiecie, patrzę. Dobra, może jednak nie. Dobra, nie był temat. Nieważne. Co oni tu pierdolą? Dał mu swoją nerkę. Sprzeciw, zakres tam, gdzie jakiś... Jak gdy pójdzie za 100 lat, to poziom 4 wbije. To bez książki. Mam nawet dwa dowody. Pierwsza blizna pana Jameson. Ja pierdolę, co ty za kasetę wziąłeś? Nie wiem, no tak zebrałem po prostu. To jest przerażające. Kurwa, gadają o nacinaniu nerek i w ogóle. Kurka, mogliśmy jechać jednak rozbierać ten Apple. No, pójdziemy następnym razem. Już się skończyło. No ja właśnie przyszedłem na sens. Pysty. Ciekawie, nie powiem, ciekawie tutaj jest. Skromnie. A Turcją sprawiłem, że półki nam lewitują. Nice. A ty masz zajebistą maczetę w ogóle, która to na tych plecach. Super. Super, to może nie jest, bo jest już naprawiona tyle razy, że... To właśnie ten. I ile ona bije? Ona bije już. Katany trzeba znaleźć. Wiem, gdzie mniej więcej można je szukać. Ona ma niby obrażenia 2-3 razy 30%. O. Więc ona mi za. Tak na mniej więcej na hitę ściągała wszystkich. To ja mam drugie stolarstwo. Sobie chyba. Ja to wyrzuciłem. Ja sobie już przeczytałem tą książeczkę. Ja też mam stolarstwo, poziom pierwszy. Też wędkarstwo? Nie no, nie będę łowił ryb. Ja nawet w prawdziwym życiu nie łowiłem. To błąd, bardzo fajne. Znaczy wiesz, jakby nie brzydzi to, nie więc no. Jestem osobą, która się brzydzi wielu rzeczy. Takich obślizgów i w ogóle, kurwa. Słuchaj. Czasem tak bywa. Nie ma tu się śmiać. Więc tak, ogólnie następny odcinek myślę, że możemy skoczyć do tej naszej furgonetki radiowej, którą tam zostawiliśmy. Nie wiem, gdzie ona jest. Więc przydałoby się ją ogarnąć tam. Były na pewno siekiery. Myślę, że sobie damy już w tej chwili radę. Musimy na pewno posortować sobie rzeczy. Gdzieś budzik chyba nawala. Nie wiem. To słyszę. Szybko szukaj go. Kurwa, zatrzymuję kasetę. Chyba wiem, gdzie jest. Nie ma. Mam go chyba. Ale teraz nie wiem, bo jak ten... Piekłem te żarcie twoje i ten. No. I już się skończyło to piec i tam, wiesz, pikało na maksa. To też zombie nie przeszły, więc nie wiem, czy to ma znaczenie. Znaczy, tutaj to ma, wiesz mi. Ja budzików nieraz używałem do odciągania zombiaków. Dobra. Zobaczę, ile ten gilis uważa. Wszyscy gotowi do wyjścia? Dobra. To wypierdolę. Taka jest drugi poziom. Dobra. Dobra.
Kasę to wyciągnąłeś? To. Ja cię ją oddam potem. Ja sobie planuję tutaj zdobyć wszystkie kasetki. Ambitnie. W te foreście, kurde. Ambitnie. A w The Forestie też zdobyłeś wszystkie? W którym The Forestie? Jedynce czy... W jedynce. Do tego ci nie powiem, bo nie pamiętam. Dawno tam grałem w to. To co, wychodzimy? No ja już czekam na was. Ja jestem gotów. Ja też. Aktor? Ja wyszedłem już. To jeszcze musimy pić. Co ty chcesz pić? Bić to kamień. Bić czy pić, bo nie rozumiem. Wbić. Nie, wbić na serwer, a bić to kamie. A, wbić, pić, dobra, kapuję. Dobra. Ja już się zrespiłem, panie Skippo. No, ja wczytuję. Idę sobie zrobić zapasy. Wiem, gdzie zostawiłem hełm, to jest najlepsze. Zapalniczkę sobie biorę. Dodaj do taśma naprawcza zostało, okej. Okay. Ej, w ogóle jak byłeś w bazie wojskowej, to widziałeś mojego trupa? Widziałem. O, słyszę syreny. Sobie. No jak to truposz? Jak to truposz? Muszę sobie zrobić porządki, tu jest taki pierdolnik. Dobra, oddaję ci kasetę. Nie dajesz? Kasetę. VHS. No to włóż ją gdzieś. O, dobra. To ci ją włożę do... Taktyczne spingowanie dano, no i już możesz nagrać. Może ci ją tutaj, gdzie ty sobie odkładasz rzeczy. Okej. Dobra, to wrócę na jakie plany. Jezu, ale głośno z No, napierdala to sobie na kim. Dobre pytanie. Larstwo? No to ty najlepiej byś robił, bo już masz tam wysoki. No, bo musimy te schody musimy tak, te schody do 6 poziomu. Widzę mi telefon na dupie? Nie. Musisz sprawdzić. Wydawało mi się, bo zawsze noszę telefon w stronie kieszeni. I jak czuję wibrację, to... To nie telefon? To nie tyle. Ale ze mnie pała, ja pierdzielę. Nagrywa się? No. Nagrywa się, uff. Wiecie co zrobiłem? Nie. Naprawiałem dzisiaj internet. W sensie, bo mnie rietka pierdolnęła tam przy routerze gdzieś, no mniejsza. I testowałem sobie połączenie na telefonie. Zalogowałem się na zdarty pulpit i jak połączyło, znaczyło, że działało. I teraz jak wyciągnąłem telefon, to mi się automatycznie połączyło z telefonem. Mi wyjebało całkowicie ekrany. Chyba działa. Powiedzcie coś jeszcze. Halo? Dobra, chyba działa. Halo. Powinno przynajmniej działać. To sobie wezmę i przeczytam jeszcze zanim wyjedziemy. Napij. Napełnij wszystko. Dobra, Turcja, to ja na domki jadę i... Ja idę z tobą. Jak miałem to robić? Dobra. Jedzenie mamy? Znaczy właśnie miałem coś wziąć, bo ja to... Wziąć! Mam... Dobra, wiesz co, to ja wezmę garnek i coś ugotuję po prostu. No okej. Okay. Nie wiem, poczytaj czy coś, albo przygotuj książki. Pisać do tego, do... samochodu, żeby czytać. To nie ja wiem, chyba coś. Ale... Ja źle zrozumiałem chyba to, co powiedział przed chwilą Turcjan. To elektryk, tom drugi biorę. Co powiedziałeś przed chwilą? Żeby włożył książki do samochodu, czytać? Dobra, żeby czytać, dobra. A co ty usłyszałeś? Nic. Ja nie, po prostu źle usłyszałem. A co usłyszałem? Nic. Każdy ci wierzy, wiesz, się. Że co? Każdy ci wierzy. No serio, no nie, no przesłuchało mi się po prostu, no tak się przesłyszało mi się. Dobra, kanister na benzynę wezmę również, bo się przyda.
Dobra. Jak elektronikę, elektrykę przeczytam, to porozbieram te słuchawki, te zegarki, te radio. Okej. I dwie puszki sosu bolońskiego. A właśnie, co ty tu za jedzenie robisz? No, z lodówki jakieś rzeczy do garka pakuję. Zupę. No. I najłatwiej. Wiecie, że jak postać stoi, to się męczy? Serio? No. No. Miałem zadyszkę, która nie chciała mi zejść. Jak wcisnąłem usiąść na podłodze, to z miejsca mi zniknęło. Jak to? Mogę z piwa zrobić gulasz. No, nigdy nie jadłeś na przykład takiej goloneczki w piwie? Ale nie wiedziałem, że się da tu. Dawaj, gotuj. Gotuj, będziemy wyglądać na wyprawie jak... Alkoholicy. Alkoholicy. Bierz, co masz za towary tam w tej szafce i gotuj. Kurde, jazdy pojazdami sobie chcę wbić jeszcze przed wyjazdem. Żeby sobie to już podnieść, delikatnie mówiąc. Skip. To znaczy nie skip, tylko Turcja. Cały czas mi się myli, tak, ale no. Fortnite będzie robiony. Jaki kurwa Fortnite? Boże. Kurwa schody i przez górę. Dobra, nieważne. Nie będę na razie tego czytał. Nie chce mi się. Może kiedyś tam sobie poczytam. Dobra, jaki gulasz? No, potężny. Tylko tak, jeżeli chodzi skip o naszą jazdę tam, to myślę, iż. Na pewno przyda nam się, zobaczcie, się wysłowi dzisiaj, jedzenie jakieś, o. Patrzę, co mam wziąć i tak w sumie... Wy macie jedzenie. Ja nie mam w ogóle prawie jedzenia oprócz dwóch puszek karmy dla psów. No to tu masz jeszcze kukurydzę. Ja wziąłem dwie puszki sosu bolońskiego, więc na razie starczy. Kanisterek jest, otwierasz do konserw. Jest. Masz dziurę. Wspomniałem się. Możemy te takie fajne beczki porobić. Na wodę? Dobra. Można. Jedziemy? No i zmagazynujmy sobie te olej. Ja, czekaj, bo jeszcze kluczyków kurwa nie wziąłem. Ja tobie nie oddawałem tego? Nie oddawałeś. Na pewno? Czy kluczyków, to? Tak. No nie oddawałeś. A dobra, tu jest kluczyk do Shavera. No to jeszcze jest od cholery tych gotowych obiadów i tak dalej, tu my ogólnie jedzenie mamy. Może sobie wezmę jakieś inne faktycznie te buty. Dobra, gdzie jest nasz samochodzik? A, nasz samochodzik to jest tam na drodze. Daleko. No ale nawet nie zamierzam biegnąć, bo to chyba nie ma sensu. Ogólnie tak, w tym samochodzie mamy na pewno agregat, to myślę, że się przyda. Przy okazji, jakbyśmy jeszcze wzięli... Masz w ogóle kanister, czy nie? To mam. Jakbyśmy wzięli drugi samochód, moglibyśmy zaryzykować i zjechać gdzieś na stacji i nalec sobie dużo paliwka. Depresję mam. Zaraz się postać zacznie, wiesz... bać, czy coś innego. Bo my na tym polu byliśmy pierkiem? Nie kojarzę go. Tak, muszę zobaczyć. Ło, jaki lag spike. Da, byliśmy. Już jesteś, kurde, głodny? Ja sobie puszkę otworzę na szybko. I zjem sobie całość. O! 5 zębiaków. Widzę.
No, teraz to można grać. Nie miały, nic nie miały. A co, ubiorę ten kapelusz? No właśnie, ja też patrzyłem, tylko byłem ciekaw, czy go weźmiesz, wiesz? Ja lubię takie kombojskie. No właśnie, ja też, dlatego byłem ciekaw, czy go weźmiesz, czy nie. Jak grałem w GTA, to same takie ubierałem. Możemy iść. No dobra, tylko chciałem porobić te skrzynie, nie? Jedną. No dobra. Czekaj, idzie coś za nami? Worek na śmieci nie. A nie, idzie jeden. Rozciągnę go. O, więcej jest, kurde. Zrobiłem 4 kilo zupy. Majki chileński, chcesz? Uważaj, drugi za to pójdzie. Ale będzie. Panie, stanął się. Już sobie teraz wypiłem idzie. Mi 1/4, już jestem przejedzony, nie? Ej, tu jest zapora drogowa, torba sportowa, worek, skrzynka na narzędzia, pręty spawalnicze, maska spawalnicza, gogle ochronne. Te wezmę. To cholera rzeczy. A w sumie... ani razu nie padało jeszcze, nie? Poczekaj, polecę jeszcze po jedną deskę, zrobię nam dwie, jak będzie padać czy coś, to będziemy mieć gdzie napadać. Jeden na sekundę z dwóch. Okej. Tylko Turcja. Musimy też poszukać agregata, nie? No właśnie, coś nie widziałem żadnego, no to dzisiaj zrobimy. Włączyłem ogrzewanie. Oj, depresja i nerwowy wrok. Tylko czy ja dobrze jadę? To jest o tu dobrze gdzieś jadę. Deski? Nie bardzo. A gdzie ja tu ścinałem? Zobaczę w środku, czy nie ma. Następny nasz cel po sprowadzeniu samochodu, tak jak powiedziałem, baza. Potem szukamy miecza samurajskiego, bo podejrzewałem, gdzie możemy go znaleźć. On jakiś mega mocny jest, nie? No. Deskę jedną. Dobra, to mi tam dasz na miejscu, to... Będziemy mieli nawet trzy. No i na pewno musimy sobie jakąś przyczepkę znaleźć przy okazji z dobrym samochodem, który będzie ogarnięty. Ale najpierw nasza kochana furgonetka. Którą zostawiliśmy kiedyś. Samochód widmo. Ciekawe, czy on tam jeszcze stoi w ogóle? No pewnie to. Ale ty w ogóle pamiętasz jego dokładną lokalizację? Tak, kurwa, ja wiesz, tyle tam spędziłem czasu, że ja mogę tam z pamięci przyjechać. Znaczy, no dojazd tam, wiesz, muszę z mapy skorzystać, ale no wiem, gdzie to jest. Ej, zaraz się kończy styczeń. No. I zaraz pewnie nam prąd odetnie, dlatego mówię, potrzebujemy agregatu. Agregat sobie również drugi znajdziemy, bo wiem, że gdzie jest drugi mniej więcej agregat, bo już go widziałem tam. Weźmiemy sobie na przyczepkę i w razie czego wszystkie stacje i nie stacje będziemy sobie ogarniać. Rondowo. Teraz to my będziemy sprite, a oni będą pragnienie. A Grzesiek w ogóle jest? Halo, no jestem, zobaczcie. Ty grasz z nami, czy nie? No, gram. A. Nie, no nie słyszeliśmy cię od samego początku, więc jak się zastanawiałem. Samotny turysta. Szy, gaming. Ja się czaję na was. Ty na nas? No wiesz ty co? Liczy się przetrwanie. Dobra, Turcja, gdzie ty jesteś? Gotowy. Zbieram sobie rzeczy w lesie. On jest ninja, on tu się kryje normalnie. Jak Wiko zabije. Jak go trafimy, to w razie czego go złapiemy do samochodu, wrzucimy do bagażnika i wywieziemy gdzieś w pole. Na Horda. Zainstalowałeś tego moda? Albo najlepiej to go trzymać w piwnicy gdzieś. Ja już siadam. Projekt Kawar. Złapiemy jeszcze aktora przy okazji i będziemy robić walki. Jakby akurat czytałem to czasopismo In the Basement. No, to zajebiście. I w furgonetce jest bodajże jeszcze drugi i trzeci poziom basementu, więc akurat. Tam jest bourbon, tyle.
nie wiem, na pana wsadzam tam bourbonów tyle, że... Dobrze, się chwilę zatrzymać. Bagaż ma 0% w ogóle. Pani Kofajzak. Okay. Musimy tak skręcić prawo, przejechać przez miasto i następne główne za miastem to będzie tu. Dobra, wiem już jak. Ale tak? Całkowicie ten bagażnik zjebany. Ale ten samochód serio jest już ledwo ciepły. Niepotrzebnie te zębiaki zabijałem samochodem. No to zima jest okropna. No cały czas jest zimno. Tego najlepiej mieć samochód, włączasz sobie ogrzewanie, masz w dupie. A, tylko my nie mamy przedniej szyby, więc to nie działa i tak. Serio, nie masz przedniej szyby? No, nie widzisz? No nie, dla mnie to wygląda na po prostu taką zaciemnioną szybę. Nie, to nie jest zaciemniona, to jest po prostu brak. A kto też o tym wie? Jedziemy. Raz? Na które domki jedziemy? Jeszcze do miasta wysy. Tutaj u nas. Padło? Jeszcze nie. Jeszcze działa. Zdarzało. Możemy jechać tą... Obecnie no na górne, chodź na te już górne. Już chyba nie zadziała. Tam gdzie światło się zespiliśmy tutaj. Jadło jeszcze przy okazji. No, nie mamy tam światła. Jest parę tych domków, tu wszystkie sprawdzimy i zostawimy ja to potem. Ja pierdolę ile trupów. Nie podoba mi się to. Coraz bardziej boję się, że ten samochód siądzie. Też. No to wtedy spierdalamy na piechotę. Mhm. Gordon. To jest mało. No dobra, gdzieś tu stoi. Tutaj? Dobra. No. Uff. To idź lutuję i teraz tego. Jak ugaśnie, to mi serce staje po prostu. Wiesz, dopóki w coś nie przypierdzielę, to jeszcze na pewno nie zgaśnie. Bo jemu tak samo z siebie durability nie spada, ale... Głęboką jak coś przypieprze, to już może być problem. Mam głęboką depresję. Pogadaj się ze mną. A to tak... nie mogę? Nie, żartuję sobie. Aha. To jest sposób, aby zapomnieć o rzeczywistości. Nie ma żadnej gazety? No właśnie nie. Gdzieś niedaleko już chyba jesteśmy. Czekaj, zatrzymam się, sprawdzę. Za miastem jeszcze dalej. Kurde, nie gaśnij, dziadu. Nie wiem, są tu może jakieś narkotyki po to, żeby ten... Niestety nie się ma. Uspokoić. Ale jakbyś mi powiedział, to bym wziął antydepresanty. Ale co? Postać jest niespokojna, czy jak? Nie, pewnie znudzona, albo smutna. Oho. O, dobrze. No ale gaśnie. Ja słyszałem tak jakby samochód. Może Grzesiek? Grzesiek, masz samochód? Pewnie. No. Tylko wiecie, że jest zakaz wykorzystywania informacji z odcinka? Logicznie. No, mówię mi przynajmniej. Tylko... Nic o tym nie wiem. Kurwa, on zgaśnie w mieście, zobaczysz. Jest złoby, nie. Mój ciągle gaśnie. Mój też, czy nasz też. To jest problem. Jesteśmy w mieście, w centrum hordy. Nie mogę się rozpędzić, bo boję się, że przyjebie. A jak będę jechał wolno i zgaśnie, to mamy problem. Moja postać, czuję głód. Idę się napić bourbon, z bourbona takiego. Zupę, nie, zupę zjedz. Jestem na wprawę. Po co? Humor się poprawi od razu. Ale zupa też ma alkohol. Ale i tak to będę siedział, rozbierał półki. Przy okazji możemy skip też ogarnąć te inne budynki, które były w okolicy tego wana. Wyklirujemy całkowicie. Będzie git. Złom się przydaje do czegoś, nie? Ogólnie złom, no to jak złom, nie? W sensie, no... Zabrałem sobie karma dla psów. Przyda się. Początkowo może nie jest jakiś tam super ważny, ale jak już masz spawanie i tak dalej ogarnięte, to jak najbardziej się przydaje. Kawałki drewna są bardzo słabe, jeżeli chodzi o to. Ile musimy palnik ogarnąć, tak? My mamy.
A my nie? A my mamy? Jeszcze. Jeszcze. Po tylu śmierciach, ale mamy. Jeszcze. A tam jeszcze więcej z tego. Spróbuj podnieść sobie tą kuchenkę. Bo tu chyba nie ma zombiaków, nie? Jest mało, dwa idą do nas. Pogarniemy sobie? Nie, trzeci poziom elektryczny. Nie, nie idź do nich, nie idź do nich, one same przyjdą. Mam drugi dopiero. No to spróbuj rozmontować rzeczy, te telewizory i tak dalej. W sensie, jak coś, to już tu mogę do plecaka pozbierać i po prostu później to porozmontowywać. Jak przeczytam książkę, no. Powiem, że nam dupkę zrobił przy okazji. Tak się idzie. Okręt. Dobra, wydepujesz? Dasz radę? Idź. Tylko brak. Niestety też nic tu nie ma. Torba, chusteczki. Dobra, depuj, a ja poszukam kluczyków. Ty, ten miał banasz na sobie chyba. Coś tu jest? Nie, wydawało mi się. Daś, jakiś wybuch, były zombiaki, idą wszystkie w jednym kierunku. Ale przeciwno od naszej, czy w naszą? Prosto w naszą bazę. W tą stronę, ale idą z góry, więc na ulicy teraz. Idę tam dalej, więc też... O, trzy idą, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. To nie biegaj. Wajdą do ciebie. A jednak do mnie przyszły. Pamiętaj, żeby się na mnie nie zamaknąć tylko. Ja wiem. Idzie tu jakiś... Ola, czy zabić go? No nie no, zabijaj, zabijaj. No. Już jak tutaj sprawdzam wszystko. O, ten ma kluczyki nawet. Ale nie szybko z tymi wydłami idzie. Nie wiem, czy silnik nie jest jebnięty. Sprawdzaj mnie tam z boku, czy nic się do mnie nie zbliża. Maska 84. Turcjan w sumie, taki biznes. Silnik 87, nie jest źle. Że bierzemy deski po prostu na tego, na pakę, nie będę musiał lecieć drzew ścinać po prostu jakby... Tak. To miejsca mamy, także zbieraj. No. To już gorzej, więc bardziej tą taksówkę pseudo. Rzepa jest naprawdę zajebista. Ty, a tu jest nie dość, że paliwo, to jeszcze działa. O. Ej, to zabieramy z tego białego paliwo i do taksówki dajmy? Myślę, że tak. Zresztą będziemy musieli jeszcze z tamtego też ogarnąć. Z tego, którym przyjechaliśmy? No, to ogarnij sobie paliwo. O, tylko tam jest horda, ty. Wybijemy? Ściągam benzynę. Tego białego. A nie wiem, jak się ściąga benzynę. No ja ściągnę, tylko mnie depuj. Wiesz, rozglądaj się, czy przypadkiem nic mi dupy nie robi. Tam tylko jest horda. Dolewamy i ogarniamy.